Wiesz, jednak po co się żyje, nie? No miło, miło. Miło się na to patrzy. Kibice bardzo polubili twoje psy. Kto? Słucham? Kto lubi psy? Kibice. A, kibice. Polubili bardzo twoje psy. Okej, super, super, super. Ja lubię taki, tak też. No, kibice psy. A żonie pokazywałeś, czy nie? Żonie? Tak. Już to wysłała do rodziny, do swojej rodziny. A czyli już cała rodzina cię oglądała? Tak. Super. Ej, jak macie jakieś albo jak macie jakieś buty, takie korki stare, coś, to dajcie mi, to ja wyślę Cetarowi tam dla biednych dzieci, dobra? Tak. Ale kurde są te buty, mako, wszystkie? Nie wiem, bracie. Na pewno nikt nie ukorzystał. No wiem, ale nie będę brał, jak wiesz, jak nie wiem, kogo to są, nie? Ja też zabieram czary. Ale to są nowe jakieś, które w ogóle... Nie, nie te? Żołudzie zabieram, żeby odejść tam. Dzieciom tam, wiesz? Bierzesz też tak? Tak. Ja właśnie chcę zabrać, bo mam kolegę, co poleciał na Zanzibar i... No tam dla, wiesz, dla biednych nie, to 100%. Ten. To jest czysty, nieużywany, możesz zabrać 100% tam. Zbierasz tych z Pilipili, tak? Tak, no. Wiesz co, mój kolega dobry, ten Cetar, nie przekojarzysz? No pewnie, no z Krakowi graliście razem, tam, nie? Został tam trenerem i... Mamy kontakt cały czas i wiesz... A dla tych dzieciaków tam, czy tam dla tych piłkarzy, to jest... Mega radocha, nie? Jak mogą takie buty ubrać. Jeszcze Adidasa, tam jakiekolwiek, wiesz, by się przydały, a jeszcze jak... Jakieś widzą na Adidas, czy Nike, czy jakieś inne tam, no to... To właśnie nie wiem kogo, to wezmę jakieś takie, wiesz, które już są trochę gdzieś strane. A śledzisz te wyniki? Bo widziałem, że tam ostatnio jakiś gol chyba w doliczonym czasie strzelili. Znaczy wczoraj rozmawiałem z Cetarem, mówił, że na 4 mecze 10 punktów, także chyba nieźle im idzie, ale tyle wiem, nie wiem tam jakoś bardziej. Ale mamy kontakt cały czas, także wiem, że tam wszystko okej. A to w ogóle ciekawy jest kierunek, no bo Cetner jeszcze w takim wieku piłkarskim, nie? I on jednak zawodnik, który w Ekstraklasie występował i gdzieś tam w tych klubach, no takich bardziej egzotycznych lig, a teraz już taka egzotyka totalna. No zgadza się, ale wiesz, fajna przygoda. Myślę, że to nie jest gdzieś tam kierowane warunkami finansowymi, tylko bardziej przygoda fajna. Inny świat na pewno, inne realia, ale nie, ja trochę zazdroszczę. No w sensie fajna, mega fajna sprawa zobaczyć coś innego kultury, a przy okazji zrobić coś dobrego, nie? Bo tam na pewno on bardzo dużo tym chłopakom czy temu klubowi drużynie pomógł i pomaga cały czas. Także trochę tych butów zawiniałem stąd. Jura, pas, mam coś dla ciebie. What? There's a meme about you in the internet. Where? Check it, check this out. And we will see if you understand. I don't understand. You don't? No. It's written, I regret that I already bought you because you are so f***ing good that I would like to buy you one more time. This is only a joke. But it's a good joke. But it's made by fans, it's not by us, it's not even that me that will help you. Yeah. Ja wie, też zobacz. Patrz jakiego mema znalazłem o Jurze. Tu się zaczyna... Szukasz się na zdjęciach, Katka? Belek. Belek się zaczyna... A tyle stron jest, nie? To ja się boję winne zaglądać. Szuka, może mówię, szukasz się na zdjęciach, zobacz. Czyli jedna na rok panu nie wystarczy? Nie wiem, poczekaj. Różnie? W jakichś rezerwach trzeba się znaleźć. Trochę wcześniej. 2017. Nie, tu nie ma. Nie ma? Tu jest... Nie, tu jest od którego tu jest? 19. A co tam jest? Znaczy, czy 20 ma, tylko że nie ma w tej książce po prostu. Tak. Pytanie o kartę. Nie, już się zaczyna od Belek, tak? Czy trochę wcześniej może? Tak, to 2020. Zimowy test Belek, a co chciałeś zobaczyć? Ciebie, a co? Tu nas oszukali. Nie dali nam meczu zagrać. To co było, robiliśmy okradzeni... Tak, ostatni mecz zaległy z Sokołem. O... Jak to było? A, to tu jest jeden punkt różnicy i jeden mecz, który nie był zagrany w tej rundzie, to był z Sokołem. No później jest tam, o tu, tak?
Ukarani za kadrę. Dokładnie, tak, to no to była ta akcja. No co, znalazłeś się już, czy nie? Tu przybliżę. Nie, zobacz, to znalazłem mojego kolegę. Za jaki fajny. Jaki piękny. Pozdrawiamy Wojtka. Widzę, że kapitan zadowolony stanem trybun. Stop. Leta. No. A, we are always with you. Nie przeczyta do końca. Leta. Jest zawsze z wami. Pominie i telefonie wnoszę, że jesteś usatysfakcjonowany tym, jak się dzisiaj kibice przedstawili. Słyszałem już wcześniej, że coś się dzieje. Szacunek. Szkoda, wiesz, mega szkoda. Totalnie inaczej by się grało dla nas tak samo. No tak naprawdę chyba jeszcze nawet nie miałeś okazji zagrać tutaj na takim meczu. Nie, wiesz co, ja jak przychodziłem do Polski, nawet za granicą w Anglii, chłopaki, wiesz, tak się czasem pytali, bo słyszeli, jaka jest atmosfera na polskich stadionach i o Legii najwięcej. Ja tak też jak przychodząc, to tak myślałem, że fajnie będzie, wiesz, zagrać w takiej publiczności. Jeszcze nie było okazji niestety, no ale miejmy nadzieję, że za niedługo będzie, chociaż prognozy wszyscy wiemy, jakie są, nie? A ty z Krakowiem tu przyjechałeś kiedyś, jak były jeszcze pełne trybuny, nie? Tak, nie no, grałem 2-3 razy z Krakowią, myślę, jakoś, nie? Ale nie no, no robi wrażenie atmosfera jeszcze dzisiaj tak samo, także no, musimy wygrywać i czekać. No komu jak komu, ale chłopakowi z Rutynowa to się podobać musi. Wiesz, jednak po to się żyje, nie? No to twoje zdjęcie ze wschodniej tam zrobiło dobrą furorę, co? Na tamtej trybunie, to jeszcze jak byłem trochę mniejszy i tata się bał mnie na żyletę zabierać, to tam właśnie na 210 chyba było. No i to, wiesz, dobre wspomnienie. Ale potem już na żyletę chodziłeś, nie? Tak, tak, tak. No, no, nie wiem, czy to nie był mój jeden z ostatnich meczy na właśnie na tym 210 i potem się przenieśliśmy tam do znajomych na 209. Także pozdrawiam was serdecznie, ziomków moich, oczywiście wszyscy starsi, więc moich drogich panów pozdrawiam. It's a pleasure to welcome the great fan of that team, because you wasn't included in the squad last game, but you came to the game. Yes. Yeah, of course, you know, it's always, I think it's very, very important. And not only me, but we feel that the guys that are not playing because of injuries or other reasons, they, you know, they support us, they are with us. And I think it's a very important, you know, to keep the group together. And it's a pleasure to be, you know, to be part of this group. We have amazing guys, amazing players. So, you know, it was just a pleasure for me to enjoy the game from the stands. Is it true that it's more stressful to be at the stands during the game than being at the pitch? Yes, completely. It's very, you know, at least for me, it's very hard to be out and to watch my teammates and my friends playing, because you know you feel that when you are outside you can't do nothing to help the team, to help your teammates, and it's quite hard, you know. I'm a bit nervous, you know. Thanks God my girlfriend was with me, so she was trying to calm me down, and you know, in the end we took the 3 points. That was the most important thing for us. Bardzo dobrze zrobili. Tam to już dawno nagrane, ale widać, że postarali. Jakby kibice siedzieli. Tak, jak się siedzieli, to byłoby lepiej. Ale nie, widać jakby kibice siedzieli teraz. Nie. Jakby coś było, co? Nie, to jest dobre, to jest inny świat. Nasi kibice jest inny świat. To pokazał ten równowałka? Tak, naprawdę to. Widzimy się. Ale trenerze, Kuba dzisiaj wyhaczył jedną rzecz. Jaką? No widzisz? Wydaje się cieszy. To było po? To było zdobycie Pucharu Polski w 2018. Czwarty miesiąc ciąży mój. No
widzisz? Ale czekaj, z kim to było? Gdzie to było? Na Narodowym to był mecz z Arką Gdynią. Byłem, tak. Byłem, pewno, że byłem, byłem. Cała elita. Myślał kiedykolwiek trenerek, który by... Nie. Nie myślałem. No tak, faktycznie, nigdy się tu nie widziałem. No, Kuba dzisiaj to... To muszę gdzieś ten filmik, nie? Musimy otworzyć, bo... Tak. Gdzieś tam. No, Jacek Magiera, tak. Się dzisiaj, Mirek Alita. Tak. Teraz właśnie gadaliśmy o tym, ilu bramkarzy. Naprawdę wysokie klasy się tu przewijało. I stanęło na postaci trenera do wchania. No jakby wiadomo, tak, klasa. Kluc. Tak. Ale też znaleźliśmy paru zawodników, którzy byli w Warcie Poznań. Dokładnie, tak. No. To ciekawe. Marcin Klat i Krzysztof Ratajczyk. No jeszcze jakiś był... Był jeszcze Janiak, zawodnik, tylko nie zdobył mistrzostwa. Dlatego go tu nie ma. Ale jest nasz Michał. Jakieś konekcje są, no. Jest nasz Michał i ma tutaj chyba jeden z nielicznych, który tyle mistrzostw Polski. No miło się na to patrzy. Do środka, Tomasz, do środka. Poczekaj, jak tu zrobimy ustawienie.
Kurczę, tracimy bramki takie no. Zawsze. Kiedy miałem po fajnej akcji jakieś i straciliśmy bramkę, nie? Tylko karny albo jakiś. Dzięki bardzo. Zrówka to. Dziękuję bardzo. Yes, sir. Ta strzała później karny, wiesz, jak to z tymi karnymi bywa, nie? Dwa tam dwa rykoszety zostawcie. Zawszało i dostał łódkę się do mnie. Tak? Tak. To nawet nie widziałem z tej perspektywy. No, to jest trochę, no lepsze. Ale wiesz, tak najpierw... Ale na równo, no, 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 3-1 nic się nie dzieje, wiesz, strzelasz bramkę. 3-1 w a czemu? Bo Borus 41 na czemu w burze ustawia? Ale to jest jeszcze jeden. Zapytaj się go, ty możesz się go zapytać. Pecher na środku, najwyższy. No. Słyszałeś, że Pecher został w burze, nie? No, drugi stał. No nie, musisz na środku stać. Przepraszam, że tak mówię. Rubar jest, chyba nie mówię. Tak, to ja. Wszystko do łagodnie. Kamery to nie zapomnę. Moje pierwsze jest okej. Ale wow. Nie, 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 nie. Chłopcy, gratulacje. 3 punkty zdobyliśmy. Wiedzieliśmy, że to może być taki mecz właśnie w takim stylu. Warta nie ma nic do stracenia. W tym momencie wydawało się, że wszystko jest pod kontrolą. Mieliśmy wynik, 3-1 prowadziliśmy, mieliśmy sytuację na podwyższenie, tego nie udało się. Karny, nie wiem, szoła dotknąłeś, nie dotknąłeś, sprawdzimy później. Mówił, że stałem tak i źle mi wyjął piłkę, że nie zrobiłem ruchu, tylko że uderzyłem. Dla nas pewno by nie było, nie? No, ale takie życie i zobaczcie, z meczu, gdzie był mecz pod kontrolą, gdzie wydawało się wszystko jest fajnie i tak dalej. To jest kolejna nauka dla nas, chłopcy. Nie ma wyniku bezpiecznego, nie ma żadnego bezpiecznego wyniku. 15 minut do końca, już mamy przygotowanego Muskiego do zmiany, jest w drodze przypadkowa bramka, już nie chcieliśmy chłopaka zmieniać, zostawiliśmy na boisku tak jak było, ale musimy kontrolować bardziej takie mecze chłopaki. Trzeba wtedy więcej na utrzymanie pograć. Oni już nie chcieli grać do przodu. Były momenty takie, że można było zmieniać tą stronę na jeden, na dwa kontakty, z jednej strony na drugą i oni wybiegali. A my chcieliśmy za wszelką cenę prostymi środkami się przedostawać, ryzykowaliśmy, otwieraliśmy środek. Za mało cierpliwości w końcu z tego. To jest nauka, na pewno musimy z tego wyciągnąć jak najwięcej dla siebie na przyszłość, żeby takie mecze bezpieczniej grać. 3-1 prowadzi, szuka czwartej bramki, ale jednocześnie gra musi być uporządkowana. Straciliśmy kontrolę, chłopcy. Był taki moment, że straciliśmy kontrolę, zrobiły się dwa ognie, w jedną, drugą stronę, w jedną, drugą stronę i kwestia czasu, kto popełni błąd. Czy oni czwartą bramkę, czy my drugą stracimy. Szczęśliwie, panowie, skończyło się tak, jak się skończyło. Odpoczywajcie, jutro się widzimy z tymi zawodnikami, którzy będą grali w rezerwach. We break it. No sorry, kurde, chroniłem. No, to? What did he do? Jura, what did he do? He almost break my leg. Kuba! Kuba! Yeah, but it doesn't matter, we win. Namachany jestem bardziej taki otwarty, bardziej aktywny na ataku, tak? Mam takie... Do tyłu mam... Mam 3 obrońce jeszcze, tak? I jeszcze jednego wahadłowego i to ci daje taki komfort, że możesz spokojnie grać na takie trochę więcej. Już powiedziałem dużo razy, że się dobrze czuję i myślę, że to widać na boisku. Nie, no powiem ci, że rzeczywiście miałeś rację, Tomi nie musi grać jak jesteś. To, musi Tomi, nie to. To jest najlepszy nasz, wiesz? Goal score. Powiedz, co krzyczałeś po drugim golu do ławki. No ławki, to krzyczałem, nie pamiętam naprawdę. Że na wodę zasłużyłeś. Wodę, brawo, tak, byłem zmęczony, nie?